Społeczna odpowiedzialność nauki to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych. Wideoteka naukowa przedstawia ciekawe badania naukowe, odkrycia i tematy naukowe, które realizują lubelscy naukowcy. Ich praca to nie tylko książki na półkach i prototypy nowych rozwiązań technologicznych czy medycznych. To próba zmiany naszego życia na lepsze. Jak wyglądają badania naukowe na italianistyce? Na czym Państwo się koncentrujecie, Pani Profesor? Zajmujemy się glottodydaktyką, czyli tym, jak nauczać języków obcych. Jest to proces bardzo złożony, w związku z tym badamy zarówno pewne aspekty osobowościowe, zajmujemy się strategiami uczenia się, autonomią. Ja osobiście pasjonuję się dyskursem i argumentacją w dyskursie, zatem tworzenie wypowiedzi pisemnych i tutaj aspekt językoznawczy, czyli pewne takie aspekty związane z leksyką, składnią. Natomiast my jako italianiści oczywiście również prowadzimy badania w zakresie literatury, językoznawstwa teoretycznego, czyli takiego niezwiązanego z dydaktyką, tylko właśnie z budową tekstu, zdania, tworzenia wyrazów. Ja, jeśli chodzi o dyscyplinę językoznawstwa i glottodydaktyki, zajmuję się nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, w szczególności w tej chwili metodami tutoringowymi, które staramy się na italianistyce także dla naszych studentów wdrażać. A z dyscypliny nauki o sztuce zajmuję się badaniem tradycji łacińskiej i bizantyńskiej w sztuce średniowiecznej, odnajdywaniem na przykład różnych motywów ikonograficznych starożytnych, później w dziełach sztuki średniowiecznej, głównie właśnie z półwyspu, z terytorium Półwyspu Apenińskiego. I jakim zainteresowaniem cieszą się te badania wśród studentów, no i w ogóle sama italianistyka? Studenci, którzy przychodzą, obserwuję, są zafascynowani. Nie wszyscy znają włoski, ponieważ u nas, żeby przyjść na italianistykę, nie trzeba znać języka włoskiego ani francuskiego. Natomiast część studentów przychodzi już z taką znajomością. Wszyscy odkrywają tą kulturę na nowo. Mimo iż przychodzą, bo mówią, że właśnie bardzo im się podoba język włoski, byli we Włoszech, chcieliby lepiej poznać tą kulturę, odkrywają ją zupełnie na nowo i zupełnie pod innym kątem. Na przykład na moich zajęciach wydaje mi się, że potrafię w nich zaszczepić taką ciekawość języka, ciekawość odkrywania struktury tekstu, ciekawość odkrywania pewnych takich informacji implicytnych, niedopowiedzianych. I widzę, że naprawdę są tym bardzo zainteresowani. A Pani spostrzeżenia? To, co szczególnie wyróżnia naszą italianistykę, to także to, że proponujemy dwie specjalizacje już na studiach pierwszego stopnia. Mm-hmm. Jest to język włoski w gospodarce i życiu publicznym oraz język włoski w kulturze i turystyce. I ja właśnie prowadzę zajęcia na tej drugiej specjalizacji z racji także prowadzonych przeze mnie badań i tego, że jestem historykiem sztuki również. I co ja obserwuję? Obserwuję ogromną pasję studentów w odkrywaniu dzieła sztuki, ale takiego również obecnego w życiu codziennym. Nie tylko dzieł wielkich włoskich artystów, które oczywiście studenci uwielbiają, ale także odkrywaniu tych sztuki wokół nas i motywów, także zaczerpniętych ze sztuki starożytnej, średniowiecznej, tych obecnych w sztuce włoskiej, które pojawiają się w sztuce polskiej, także w sztuce Lublina. A co było takim impulsem z Pani punktu widzenia? Dlaczego zajęłyście się właśnie językiem włoskim w badaniach naukowych? Zauważyłam, jak
jako wiele bogatszy jest to język niż na przykład język angielski, który znałam wcześniej. Jak wiele synonimów, jak różne niuanse potrafię oddać językiem włoskim, czego wydaje mi się język angielski, przynajmniej ja nie odkryłam takich możliwości. Czyli to jest język, który ma więcej kolorów, tak byśmy mogli powiedzieć. Zdecydowanie, przynajmniej w mojej opinii. Na studiach z historii sztuki pojechałam na staż do muzeów kapitolińskich i przepadłam totalnie. Od tego momentu wiedziałam, że po prostu to jest to terytorium, które traktuję jako swój drugi dom. I później rzeczywiście ten staż także procentował. Do tej pory prowadzę badania właśnie we współpracy z pracownikami Muzeów Kapitolińskich, innymi badaczami historii sztuki z Włoch, a także dzięki temu możemy zaproponować również z własnych doświadczeń staże naszym studentom. To, co jest bardzo tutaj ważne, o czym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tej rozmowy, to też odpowiednie warunki, które stwarzacie na italianistyce dla studentów niedowidzących albo niewidomych. Współpracujemy z centrum tutaj istniejącym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które przygotowuje materiały dla osób niewidomych i niedowidzących. Studiuje wraz z nami osoba niewidoma i tutaj przyznam, że centrum bardzo nam pomogło, ponieważ naturalną rzeczą było, że obawialiśmy się, w jaki sposób ta osoba poradzi sobie, w jaki sposób my sobie poradzimy z tym, że ona nie widzi. I tutaj przeszkolono nas, pani studentka również jest bardzo otwarta, mówi o swoich potrzebach, prosi, żeby ewentualnie pewne rzeczy wskazuje nam, jak po prostu dostosować, i my dostosowujemy się, więc przygotowujemy materiały w momencie, gdy na przykład prowadzimy zajęcia, zapisujemy na tablicy jakieś słowo, pamiętamy, żeby je przeliterować. Tutaj szczególnym wyzwaniem były zajęcia pani doktor z historii sztuki. O których może powie. To prawda. Jest to wyjątkowe wyzwanie, ale też wspaniała przygoda, bo muszę przyznać, że dzięki obecności właśnie naszej studentki, ja też zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na proces dydaktyczny i na przygotowywanie materiałów. Ponieważ z jednej strony prowadzę zajęcia z praktycznej nauki języka włoskiego, ale do tej pory prowadziłam je zdalnie, to też było pewne wyzwanie, więc trzeba było przygotować specjalny system nasz, we dwie, czyli mój i pani studentki, tak żebyśmy mogły jak najlepiej wykorzystać materiały, które przygotowałam dla wszystkich Państwa, żeby też pani miała dostosowane do siebie materiały i mogła jak najwięcej skorzystać. Z drugiej strony zaś wyzwanie związane z analizą, interpretacją obrazów. To jest duże wyzwanie, ale dzięki pomocy Kulken, po pierwsze, już wiemy, w jaki sposób, na jakie elementy zwracać uwagę, jak też tłumaczyć, opisywać dzieło sztuki. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre elementy, które nam się wydają zupełnie jakby wzięte z życia codziennego, dla osoby, która jest osobą niedowidzącą lub niewidomą, mogą być trudne do uchwycenia. Na przykład przezroczystość jakiejś tkaniny ukazanej na obrazie. Tłumaczenie gestu, powiedzmy. Na szczęście tutaj jest tak dobra współpraca zarówno prowadzących z panią studentką, jak i też ogromna pomoc pozostałych państwa studentów w grupie, co też chciałabym podkreślić, że naprawdę wychodzi to bardzo dobrze. A ponadto Kulken także pomaga nam i przygotowuje adaptacje również dzieł sztuki, również gier językowych, tak żeby pani mogła skorzystać z tego wszystkiego, co oferujemy również innym studentom. Dość zastanawiające było, co będzie, jak przyjdą te aspekty związane ze sztuką, bo wiedzieliśmy, że tutaj to nastąpi. Przedstawienie sztuki osobie niewidomej jest naprawdę szalenie trudne. Tutaj już nie można w ogóle mówić o jakimś takim pewnym schemacie, który ma być uwypuklony.
Za każdym razem to też jest tak, że siadamy w jakimś trochę większym gronie. To nigdy nie jest jedna osoba. Nawet jak jedna osoba zrobi jakiś ten szkielet tej tak zwanej tyflografiki, bo tak mówimy, popularnie nazywaną grafiką dotykową, to później jak ta jedna osoba zrobi, to siadamy i się zastanawiamy wspólnie, jak zrobić to, jak zrobić tamto. W obrazach, czy w ogóle we wszelkich przedstawieniach wizualnych, które są przygotowywane dla osób niewidomych, to będą uproszczenia, uproszczenia i uproszczenia. Bardzo trudnym aspektem w tych zagadnieniach ze sztuką związanych jest zjawisko perspektywy, czyli gdzieś tego drugiego planu. No, wytłumaczmy osobie niewidomej, że perspektywa, czyli to, co gdzieś będzie na tym drugim planie, bądź bardzo daleko, jest bardzo malutkie. Natomiast na tym planie tyflograficznym będzie zestawione jedno obok drugiego, więc bardzo często jest tak, że są uproszczenia, bądź jedno przedstawienie graficzne jest czasem rozbierane na kilka różnych elementów, żeby móc pokazać tą symbolikę, którą się kierują artyści, przedstawiając dane dzieło sztuki. Jak już zaczęłam studia, to od razu pojawiły się materiały, od razu już część rzeczy była przygotowanych, plus do tego już wszyscy wykładowcy praktycznie byli poinformowani. Wiadomo, do tej pory są trudności, jeśli chodzi o akcenty. Nawet w tym roku od osoby niewidomej dowiadywałam się, jak zapisywać je taką prawidłową notacją brajlowską. Też została mi zaadaptowana mapa Włoch, na przykład, czy nawet godło, żebym mogła sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, żebym mogła mieć wyobrażenie o tym kraju. Zostało to przygotowane i jednak to wyobrażenie o tym kraju jest zupełnie inne, kiedy też możesz zobaczyć, co prawda inaczej niż reszta koleżeństwa, ale jest to do zrobienia. Wszystkie książki, ja dostaję to w formie zazwyczaj nawet nie całego podręcznika, tylko kawałków książek, które są przygotowywane na konkretny dzień. Dzięki temu ja mogę normalnie napisać kolokwium, mogę normalnie czytać książkę, mogę normalnie napisać pracę i wysłać wykładowcy. No i oprócz tego są właśnie te rzeczy graficzne, jak mapy, reprodukcje dzieła Caravaggia, ponieważ będzie mi potrzebne. Jest to też możliwe, żeby takie coś zaadaptować i wierzę, że jeszcze kiedyś ktoś się skusi na studiowanie tego kierunku, bo naprawdę warto. Każda nowa osoba, która do nas przychodzi z dysfunkcją wzroku, jest dla nas kolejnym wyzwaniem. Natomiast tutaj szczególnie, bo to jest nowy kierunek i każdy nowy kierunek ma dodatkowe jeszcze jakieś takie poboczne aspekty, dyscypliny, którymi jest obrośnięty. Społeczna odpowiedzialność nauki jest obszarem coraz bardziej podkreślanym zarówno przez społeczeństwo, jak też przez samych ludzi nauki. Stanowi podstawę dialogu nauki ze społeczeństwem i realizuje trzecią, ale niezwykle ważną misję uczelni. Jak zatem rozumiana jest społeczna odpowiedzialność nauki przez naukowców? Posłuchajmy. Według mnie przekazanie wiedzy ludziom sprawia, że ludzie będą mogli w sposób autonomiczny, niezależny podejmować różnego rodzaju decyzje. Nauczenie naszych studentów krytycznego myślenia sprawi, że będą oni mieli swoje zdanie. Komunikacja, komunikowanie się z drugim człowiekiem to jest również wyczucie jego potrzeb. To jest również umiejętność zinterpretowania, to jest również umiejętność dostosowania się, również poziomem języka, na przykład czy polskiego w momencie, gdy rozmawiamy z cudzoziemcem, który mówi w języku obcym, czy również studenci obserwują, że Włosi niekiedy dostosowują swój poziom włoskiego do nieco niższego poziomu włoskiego naszych studentów. To też jest, wydaje mi się, z punktu widzenia dydaktycznego pewnego rodzaju służba. Służba i komunikacja, to znaczy my służymy swoją pomocą, wiedzą, dzielimy się doświadczeniami, ale też bardzo wiele z drugiej strony czerpiemy od naszych studentów. Są to także inspiracje naukowe. Bez wątpienia. Naprawdę czasami takie szczegóły, na które zwracają uwagę nasi studenci, czy to w zakresie komunikacji, czy to w zakresie na przykład obrazu, kultury Włoch,
To jest wyjątkowa okazja, żeby przyjrzeć się temu także z punktu widzenia naukowego. Zresztą mam nadzieję, że część naszych studentów wybierze tę ścieżkę, bo przynajmniej z mojego punktu widzenia jest to praca marzeń tak naprawdę. Jest to możliwość podróżowania, poznawania nowych ludzi, odkrywania miejsc, które czasami są dawno zapomniane i jednocześnie odkrywania świata w perspektywie czy przez zwierciadło innego języka, gdzie przecież ten język wpływa na kulturę, a kultura wpływa na język. Uwaga! Przed Wami naprawdę ciekawa zagadka. Posłuchajcie. Poprosiłabym o zastanowienie się, czy język wpływa na postrzeganie rzeczywistości. Tutaj odpowiedź zapewne brzmi tak, ale czy rzeczywistość postrzegana jest inaczej w zależności od tego, jaki drugi bądź trzeci język obcy znamy i dlaczego? Zachęcam wszystkich Państwa do przyjrzenia się bliżej jednemu z najbardziej znanych włoskich dzieł, czyli przedstawieniu Sądu Ostatecznego Michała Anioła. Jak będziecie patrzeć na reprodukcję tego dzieła, a może ktoś z Was widział już to malowidło ścienne także osobiście w Kaplicy Sykstyńskiej, zwróćcie uwagę, poszukajcie, gdzie znajduje się tam portret samego autora, czyli Michała Anioła, bo Michał Anioł taką zagadkę dla przyszłych pokoleń tam zawarł. Poszukaj samodzielnie odpowiedzi. Powodzenia! Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków Wideoteki Naukowej. Wszystkie informacje o projekcie oraz odcinki znajdziecie na stronie Centrum Medialnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie zapraszamy do oglądania!